Siemaneczko, dzisiaj porobimy sobie Skodę Superb. Jest to moje auto. Wymienię filtr paliwa, powietrza i filtr kabinowy. No to lecimy. Wymianę zacznę od filtra powietrza. Tutaj możecie zobaczyć dość nietypowy kolor osłony. Kiedyś mi się nudziło, a zostało mi trochę farby z Toyoty, chyba Auris, coś takiego. I sobie pomalowałem, nie miałem co robić. Ale tak nie do końca dobrze, bo po roku czasu na tej jednej osłonie takie purchelki powychodziły. Chyba tutaj od kolektora, dlatego tutaj jest wysoka temperatura, pewnie odbija się od maski. No ale dobra, kiedyś znowu jak nie będę miał co robić, to naprawię. Dobra, zaczynamy wymianę od zdjęcia tutaj osłony. I dostajemy się do filtra powietrza. No to tak, zdjęliśmy osłonę. Ona się tylko trzyma tutaj wciśnięta na tych oto tutaj miejscach. Tutaj, tutaj i tutaj. Następne, co demontujemy, to ten dolot powietrza. Tutaj nie trzeba żadnych narzędzi, wystarczy tylko po prostu to wypiąć. Najpierw tutaj wyciągamy, następnie tutaj. Kolejną rzeczą, jaką robimy, to ten zaworek z tego miejsca trzeba po prostu poluźnić. Jego się wysuwa. Następnie tutaj mamy cztery takie spinki. Jedna, tutaj jest druga, tam w głębi trzecia i tutaj czwarta. Odpinamy je. Odpinamy wtyczkę od przepływomierza. Zdejmujemy tutaj opaskę. Ja mam na takim urządzeniu to podpięte, bo mam do ściągania opasek takie urządzonko. Po prostu odpinamy to i jeszcze tutaj od pompy powietrza wtórnego taki jest taka rurka. Ją też wyciągamy. No już mamy wszystko luźne. Teraz wystarczy tylko wyjąć, wyczyścić i zmienić filtr powietrza. Nowy filtr już mamy zamontowany. Powiem Wam szczerze, że nie wyciągałem całej tej tutaj puszki, tej góry, bo ona jest tutaj z tą blachą. Nie chce mi się tego tutaj do góry wyszarpywać. Tutaj jeszcze przewód idzie, a jest na tyle miejsca, że bez problemu filtr wymieniam. I jeszcze przed włożeniem filtra obowiązkowo trzeba poodkurzać. W środku tutaj tą puszkę trzeba wyczyścić. To ma być czysto. Powiem Wam, no tutaj akurat u mnie to tam troszeczkę naprawdę piasku było, jakiegoś takiego drobnego. Nie było czysto, nic tam wielce nie było, dużo. Ale u kolegi niedawno wymieniałem filtry, no to znalazłem ślimaka na przykład i pełno liści. Mój filtr po roku wygląda tak, tu go trochę palcami tam jeszcze pobrudziłem nawet. Ja staram się wymieniać w miarę regularnie. Dlatego jakoś to tam źle nie wygląda i nie ma brudu w środku. No i nic, składamy wszystko i w sumie robota zakończona. Już mamy filtr zamontowany, wszystko poskładane. Na co uważać? Tylko na to, żeby dokładnie to poskładać. Tutaj wszystko trzy razy posprawdzać. Oczywiście nie zapomnieć trzeba o wtyczce od przypływomierza i o tutaj tej rurce. To jest rurka od powietrza wtórnego, żeby nie zapomnieć tego podpiąć. Oczywiście jak tutaj manewrujemy tą całą puszką razem z tą blachą, trzeba zwrócić uwagę na tą blachę niżej, żeby po prostu nie dotykała, gdzieś tam nam nie dzwoniła. To też trzeba wybadać, czy nic się nie stało. Teraz będziemy zmieniali filtr kabinowy. On się znajduje tutaj, pod spodem, pod tymi plastikami. Dlatego zdemontujemy teraz całe podszybie. Trzeba tylko wyjąć gumę i pod szybie wysunąć. Filtr już mamy na wierzchu. Pod szybie, tak jak mówiłem, wysuwamy. Tylko tutaj zobaczcie, są zawory od klimy. No wiadomo, jak wymieniamy akumulator, też demontujemy to pod szybie. No ale do rzeczy tutaj, żeby wymontować ten filtr, należy tylko to zabezpieczenie wziąć do góry i już nam filtr wychodzi. Składamy drugi i koniec operacji. Składamy wszystko do kupy. A jak już nie mamy filtra,
Zobaczcie, tam głęboko jest nasz silniczek od nawiewu. Też warto nim sobie palcem poruszać. Tutaj ja rękę wkładam zawsze, trochę nim obracam, żeby po prostu zobaczyć, czy nic nie piszczy, czy wszystko w porządku, czy lekko chodzi po prostu. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, należy pamiętać, żeby odpowiednio ten filtr zamontować. Tu są strzałeczki i montujemy go tak. Tak jest też nawet według instrukcji. Znaczy nawet, tak powinno być. Także bez problemu można sobie zobaczyć to generalnie na opakowaniu. Opakowanie też warto oglądać. No i tyle. Zakładamy pod szybie. Został nam jeszcze tylko filtr paliwa. I jesteśmy już przy naszym filtrze paliwa. Żeby w ogóle dostać się do niego, on się znajduje tutaj. To jest okolice prawego tylnego koła. I tak, odkręcamy tutaj śrubkę jedną, tutaj drugą. Już mam to odkręcone. I tutaj jest na śrubokręt krzyżakowy, sobie jeszcze odkręciłem na środku. I zobaczcie, o, jak wyjmuję, jak to, znaczy jak wyjmuję, jak to zdjąłem. Mamy dostęp elegancki do naszego filtra. Teraz trzeba odkręcić tą śrubkę, opaski, wymieniamy nasz filtr i tyle generalnie. Składamy z powrotem. Filtr paliwa już mamy wymieniony, wszystko poskręcane. O czym należy pamiętać? Należy pamiętać o tym, żeby zamontować go w odpowiednią stronę. Na niektórych są strzałki, w którą stronę on ma być. I po prostu albo montujemy tak samo, a jak nie mamy, to grubsza część w 99% idzie po prostu w stronę tak jakby silnika. Że tam mamy zbiornik, tutaj mamy silnik. Z drugiej strony, tutaj. Pokazałem palcem i nie najechałem kamerą. No ale mniejsza o to. Należy tylko o tym pamiętać, żeby odpowiednio wsadzić. No i oczywiście, zanim tutaj założymy te wszystkie osłony, poskręcamy to wszystko ładnie sobie pięknie, trzeba sprawdzić, czy nie cieknie nic. Wiadomo, te opaski, one czasami w autach mają po 100 lat. Można je wymieniać, oczywiście, ale nie zawsze to ludzie robią. Ja na przykład tutaj tego nie zrobiłem, bo są dobre te opaski, ale on czasami może puścić. No, nie wiadomo, lepiej niech to się okaże w garażu niż na trasie. Co jeszcze? No w sumie tylko tyle, że czasami nie chcę odpalić za pierwszym razem auto, bo zanim się ten filtr napełni cały, mimo tego, że na przykład w Superbie jest taki system, że jak się otworzy drzwi, auto chwilę postoi, to on tam wyrównuje ciśnienie, chyba na listwie, jak dobrze pamiętam, ale mogę się mylić. I pompka paliwa się sama włącza, no to już nam ileś tam naleci tego paliwa do filtra, plus to, że jeszcze jak włączymy zapłon, znowu się pompka włącza, znowu mamy paliwo, ale i tak po wymianie filtra czasami nie chcę za pierwszym razem odpalić. Dlatego nie ma się co bać, trzeba kręcić tyle, aż odpali. To nie jest długo, to nam parę sekund i odpala. No i tyle. A, jeszcze zamontowałem śrubkę, bo nie wiem, czemu jej nie było. Nie wiem. Wzięła i wylatała sama chyba. No i tyle. Zamontuję osłony i jeszcze Wam pokażę wnętrze auta. Co poprzerabiałem. Ale zanim Wam pokażę, co tam namodziłem w środku w swoim aucie, zobaczcie, ile narzędzi potrzebnych jest do zrobienia takiego serwisu filtrowego. Generalnie do wymiany filtra powietrza potrzebujemy tylko jednego narzędzia. Ja użyłem akurat takiego, ale no powiem szczerze, to jest droga zabawka. Dość droga, powiedzmy, jak ktoś wymienia to raz w roku. Ja trochę więcej autek robię, no to mam takie troszeczkę droższe. Ale to urządzenie można spokojnie zastąpić takimi szczypcami. Ważne tylko, żeby tutaj dużo łapały. I to jest wszystko, co potrzebujemy. Resztę robimy swoimi ręcyma. Do wymiany filtra paliwa potrzebujemy generalnie tylko nasadki, dziesiątki. Najlepsza jest taka długa. Po prostu najlepiej to jest, bo tutaj od osłony jest, jakby to powiedzieć, takie wnęce są te śruby i one jeszcze tutaj dość dużo gwintu wystaje. Także nie wiem, czy taka krótka
nasadka by wystarczyła. No ja akurat tutaj używałem grzechotki, ale to generalnie może być cokolwiek. No i kolejny kluczyk. Kurde, wszystko mi leci tutaj. Kolejny kluczyk to jest do odkręcenia opasek. No i śrubokręt, ale to śrubokręt nie musi być, bo można tam odkręcić tylko te dwie śruby. Ja odkręciłem akurat jeszcze śrubę na śrubokręt krzyżakowy. No i to było wszystko. Nie wiem, powiem szczerze, ile kosztuje taka wymiana filtrów gdzieś tam u mechanika, bo już nie pamiętam, kiedy byłem u mechanika. Na takie pierdoły przynajmniej. No ale zawsze to parę złotych w kieszeni, jak się samemu zrobi. A robota jest prosta. A tutaj widzicie wnętrze mojego auta. Nie jest to jakaś wypasiona wersja, bardziej wersja taka podstawowa. No ale nie oszukujmy się, no wersja podstawowa, taka Bida Edition w Superbie jest lepsza niż niejedno dopasione auto, bo ma troszeczkę tych pierdołków i gadżetów. Pierwszą rzeczą, którą zmieniłem w aucie swoim, to było radio. Radio Pioniera z kamerą cofania. Kamerę też założyłem. Tutaj nie wiem, dlaczego tak akurat pokazuje kamera, że to podświetlanie jest takie bardziej żółte, ale tak naprawdę, tak okiem jak się patrzy, to ono ma zielony kolor. Praktycznie się nie różnią te dwa kolory. Nie wiem, dlaczego tak kamera wyłapuje. Co jeszcze fajne dla mnie, mówię dla mnie, jest to, że ma manualną klimatyzację. Naprawdę byłem mega szczęśliwy, że znalazłem takie auto z taką klimatyzacją, a nie z klimatronikiem. Klimatronik mam w Golfie 4. No i powiem Wam, no po prostu nie lubię klimatronika. Denerwuje mnie to, jak mam szukać gdzieś tam, jadę i szukam palcami tych guziczków małych. Wolę tutaj na pokrętła, bez odrywania oczu od jezdni, od drogi. Po prostu zmieniam sobie tutaj, co chcę. To dla mnie jest fajne. Ja nie potrzebuję takich bajerów, ale to jak kto woli. Drugą rzeczą, którą zmieniłem, to podświetlanie tutaj pedałów, można powiedzieć. No i też z drugiej strony podświetlenie nóg pasażera i przerobiłem to na włącznik, znaczy na włącznik, na tak, że się pali po prostu ze światłami. I jak jadę w nocy, znaczy no cały czas to się pali, jak mam włączone światła, wiadomo, ale w nocy fajnie to widać. Podobno wzrok się tak nie męczy. Gdzieś tam wyczytałem, że właśnie w tych drogich autach jest podświetlanie cały czas, bo jak się w nocy jedzie, to się oczy tak nie męczą, jeśli dół pojazdu jest też lekko doświetlony. Lekko. No i też zamontowałem czerwone, bo pasują tutaj do tych diod, które nam oświetlają tutaj wnętrze. Kamerę zamontowałem. Kamerka, tutaj kabel puściłem przez całą długość, jest podłączony, także go nie widać. Zmieniłem też podświetlenie tutaj na czerwone w drzwiach. Te podświetlenia pasują, te i te tutaj. Te tutaj, te tutaj, te. One pasują idealnie z Audi A6. A6 ma na drzwiach, tutaj jak się otworzy, to gdzieś tutaj, w tym rejonie, ma takie lampki. I nie pamiętam, czy w przednich, czy w tylnych, albo we wszystkich. Nie pamiętam dokładnie, ale takie lampki pasują idealnie. Nic nie trzeba przerabiać, tylko po prostu jedne się wpina, drugie się wypina, a raczej odwrotnie. I wszystko działa. No powiem Wam, ja mam tutaj dwulitrowy silnik benzynowy AZM. Bez żadnego gazu, bez niczego. I powiem Wam, no tak, no niektórzy mówią, że strasznym mułem i tak dalej, ale jeśli silnik jest zdrowy, działają klapy wirowe tutaj, wszystko chodzi jak należy, no nie jest aż takim mułem ten samochód. Naprawdę on może nie jest demonem mocy, ale normalnie można nim jeździć, wyprzedzać. Całkiem fajnie się to tam zbiera. Tylko tak jak mówię, no trzeba zadbać, bo jak szukałem samochodu, to właśnie jednym jeździłem
No to powiem wam, że już chciałem zrezygnować. Akurat to był pierwszy samochód, który był, że tak powiem, w który wsiadłem w Superba pierwszy raz. I to był akurat z takim silnikiem, właśnie dwulitrowym, ale no tragicznie on się po prostu zbierał. Silnik musiał być no dojechany grubo. Tutaj kupiłem, oleju nie bierze, kompresję sprawdzałem. Ma tam, nie pamiętam dokładnie, ale chyba 13,2 na każdym cylindrze. Tam te dziesiąte się zmieniają, tam 13,1, 13,3, coś takiego. Ale ma ponad 13 na każdym cylindrze. Także w miarę to zdrowa jest wszystko. Co tam? No oleje, wszystkie pierdoły zmieniam na czas. Gdzieś tam była nieszczelność, to też wszystko opanowane. Trochę kasy w niego wsadziłem, ja powiem, że nie. Ale chodzi teraz fajnie, naprawdę fajnie. Od, nie wiem, 2 lat, tfu, 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 odpukać w niemalowane. Praktycznie, no praktycznie leję paliwo i jeżdżę. No wiadomo, filtry i inne pierdoły zmieniam, no ale jak w każdym aucie. Z zewnątrz, no to tylko dodałem mu OZ-y 17, bo był na zwykłych stalówkach. No i tyle. Takie tam jakieś pierdołeczki, to sobie zrobiłem na czarno. Z zewnątrz w sumie się nic nie zmieniło. Powiem wam, że następny mój samochód taki do latania na co dzień, to też będzie Superb. Tylko chyba silnik 2.8 sobie kupię. I to by było na tyle. Kto ma Superba, to wie, że to jest fajna fura. Dobra, nie będę przedłużał. Na razie, hej.